Później podjechać, zobaczyć, pokazać widzom. Myślę, że będzie taka szansa, żebyśmy podjechali. Ta remiza drewniana jest z 1922 roku. Wow, naprawdę robi wrażenie. Tak. Pokażemy taki ciekawy element historii. Także drodzy widzowie, widzicie, dzisiaj na końcu filmu będziecie mogli zobaczyć chyba najstarszą dotychczas na kanale strażnicę OSP, wykonaną w pełni z drewna. Może w formie ciekawostki moglibyśmy przybliżyć widzom, bo nie wszyscy wiedzą, jak to wygląda z tym odśnieżaniem dróg. Niektóre są solone, niektóre są odśnieżane. To znaczy, z odśnieżaniem dróg jest tak, wiadomo, że współpracujemy przez OSP z JRG, więc zrobiłem takie szkolenie jakby dla każdej zmiany u siebie w pracy. Jak to działa? No i chłopaki sobie przyjechali, zobaczyli, mieli przyjemność poznania jakby specyfiki mojej pracy prywatnie. I teraz już wiedzą, że komputer steruje i jaką wydajność po prostu spełnia, ma spełniać Kiedrąt, no to taką spełnia, bo komputer tym steruje. Drodzy widzowie, jestem w pięknym powiecie gołdapskim, województwie warmińsko-mazurskim i dojeżdżam do strażnicy OSP w Dubeninkach. Jeżeli dobrze przeczytałem tą dość trudną nazwę, bo występuje dwa razy litera N. I to nie jest takie naturalne. Zajeżdżamy. Gdzieś tu się przyczaimy. Zobaczcie, jak pięknie. Oj, przywitał nas nawet Florian. Dobra, drodzy widzowie, ja dojechałem. Zobaczcie, jest dość chłodno. Cześć, siemanko, witamy na biegunie zimna. Dzisiaj minus 22. To i tak zapraszamy na świetlicę. I tak niewiele, to znaczy i tak ciepło, prawda? I tak ciepło, dla nas tak. Od trzech lat nie mieliśmy tutaj zimy, tak. Więc teraz tak zaszczyt. Mamy tu dużo śniegu, pół metra śniegu, więc jedziemy. Wspaniale. A w nocy co? Pewnie pod minus 30 było, nie, prawda? 22 dzisiaj. 22, ale to ona spokojnie. Do 26, więc spoko. Pięknie, pięknie. Dobra, my wchodzimy i za chwilę będzie dalsza relacja. Zobaczcie, drodzy widzowie. Zielona strzała tu stoi. Kolejne setki kilometrów przejechane. Jesteśmy pod granicą z Rosją praktycznie. Ile kilometrów do granicy z Rosją? Tutaj po prostej 3. 3 kilometry. Także 3 kilometry po granicy z Rosją. Okej. Okay. Z kolegami gałkami się rzucać. Gałkami się rzucać z kolegami Rosjanami. Zobaczycie, ten film będzie naprawdę fajny. Witam was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, a to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzam kolejną jednostkę OSP. Jednostka OSP w Dubenikach. Dubeninki. To jest ciężka nazwa, ciężko ją wymówić. To jest jednostka OSP w Dubeninkach. Dobrze, kiwnęli głową, żebyście to widzieli. Oni stoją i patrzą, weź się tu pomyl. W Dubeninkach, w powiecie gołdapskim, województwo warmińsko-mazurskie. Ja się idę przywitać się z chłopakami, żebyście mogli poznać bliżej ich sylwetki. Przy witaniu zrobimy nietypowo, zapytamy, ile lat już działają w strukturach OSP i jeżeli będą chcieć się z nami podzielić, czym się zajmują w czasie prywatnym, to będziemy prosić. Oczywiście nie jest to obowiązkowe. Witam serdecznie do pana prezesa, widzę po dystynkcjach, po kolei. Witam, Żukowski Marcin, bardzo mi miło. Prezes zarządu. Prezes zarządu, ile lat już działamy w Ochotniczej Straży Pożarnej? Około gdzieś od 2002-2003. 2002-2003 to już jest praktycznie prawie 20 lat już, za niedługo okrągła rocznica. Tak, dokładnie. A prywatnie, jeśli można zapytać? Ja prywatnie pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj w Gołdapie. To pozdrawiamy przy okazji komendę i chłopaków z JRG. Oczywiście. Która zmiana? Zmiana druga, pozdrawiam wszystkich z komendy powiatowej w Gołdapie. O, bardzo miło, bardzo miło. Witam, cześć. Witam, Mateusz Szanownowicz. Cześć Mateuszu. W straży jestem już 2 lata. 2 lata działasz? Chłopaków działam, tak. Wcześniej byłem w Żebinie jeszcze. A, też, no. Ale... To tradycje pożarnicze tak, zachowane? Tutaj nie wiedziałem, że poniesie aż do Dubelinek taki kawałek. No jest kawałek. Także przy okazji pozdrawiamy poprzednią jednostkę. Tak. Jeśli można by było zapytać prywatnie, czym się zajmujesz? Pracuję w firmie Iryt. Aha. na montażu wózków. Rozumiem. Takich, no, kurierskich różnych. To jest bardzo ciekawe, bo często widzowie nie są świadomi, że strażacy ochotnicy są wielozadaniowi, bo realizują obowiązki strażaków, ale też pełnią różne swoje ważne działania w społeczeństwie. Cześć. Cześć, Daniel Sanik. 10 lat w straży ochotniczej Straży Pożarnej. Zajmuję etat kierowcy tutaj. Prywatnie, żołnierz, strażak, Wojskowa Straż Pożarna. Pozdrawiam ich. Pięknie, pięknie, pięknie właśnie. Czyli mamy tutaj pana, który dba o gotowość, żeby jednostka zawsze mogła wyjechać. Pełni sprawna. Przechodzimy do kolejnego pana. Witam serdecznie. Radosław Kardel. Już w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej jestem 23 lata. 23 lata, to już ładny szmat czasu. Tak. Bardzo. Tu się urodziłem i tu zacząłem działać w jednostce, także na pewno jakieś wspominki z historii później usłyszymy, prawda? Tak, jak to wyglądało wcześniej. Tak. Dobrze, to przechodzimy dalej. Cześć. Cześć. Marcin Barakomski, w jednostce 2 lata. Pracuję w gospodarstwie rolnym ze swoimi świnkami, które bardzo kocham. O, to jest fajne. Cóż więcej powiem, jest super, super się cieszę, że trafiłem do jednostki. Bardzo się cieszę właśnie, ale powiem wam, teraz współpracuję z podchorążymi ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Jeden z nich robi taką pracę, która związana jest z wypadkami pojazdów rolniczych, pożarami, i wychodzi na to, że specjalistów, którzy znają się na tych pojazdach, jest niewiele, więc taki człowiek jak pan Marcin to jest nieoceniony skarb. Przyda się, na pewno. Dobrze, przechodzimy dalej. Witam, cześć. Nazywam się Jarek Karmen, jestem kierowcą Straży Pożarnej, jestem 26 lat, pracuję JW 4808 Gołdap, czyli wojsko. Pięknie. Pozdrawiam 3 Dywizjon. Super, pozdrawiamy jednostkę. Bardzo często ich z wojskowymi i z żołnierzami takimi liniowymi, że tak nazwę, się spotykamy na ulicach po prostu. Te służby się mijają gdzieś na drodze, machamy do siebie, więc bardzo fajnie. Witaj, cześć. Witam. Michał Żukowski. W straży jestem 6 lat, no ogólnie prowadzę gospodarstwo rolne. Jesteś kierowcą. I kierowca jestem. O, pięknie. Pięknie, pięknie. Czyli kolejny specjalista. Tak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Witam. Witaj, cześć. Nazywam się Łukasz Balczun, jestem tutaj w OSP naczelnikiem. W Straży Pożarnej od 2013 roku. Prywatnie w wodociągach pracuję, czyli wiadomo, Straż Pożarna, zaopatrzenie wodne. Pozdrawiam PEWI Gołdap i zawodową Straż Pożarną właśnie w Gołdapie, bo nasza współpraca, wiadomo, wodociągi i Straż Pożarna to jest jedność. Jedność. Dokładnie. Pięknie, pięknie. Cześć. Cześć. Andrzej Litwiński, 8 lat w straży tutaj. Prywatnie pracuję, też jak kolega w wodociągach, też kierowca. No co, tyle. Pięknie, pięknie. I ostatni nasz kolega strażak. Kwiatek. 3 miesiące, niestety przez pandemię, 3 miesiące. Aha. Ale akcje szybkie, kurna. Jaka pierwsza akcja? Pierwsza? Koło minus sąsiadki. No. Także drodzy widzowie, jeżeli będziecie chcieli usłyszeć o ciekawych akcjach, w których tutaj strażacy ochotnicy brali udział, może o ich pierwszych akcjach albo o tych, o których najbardziej zapamiętali, to zostańcie z nami w dalszej części, na pewno możecie o tym usłyszeć. My będziemy teraz zamykać bramy, bo jest naprawdę zimno, może tego nie widać, ale jest dużo na minusie, więc zamykamy bramy i po krótkiej przerwie przejdziemy do tych pięknych samochodów i dowiemy się o nich coś więcej. Uwaga, drodzy widzowie, zobaczcie, chłopaki tutaj już otworzyli skrytki, albo są w trakcie nawet otwierania skrytek na samochodzie MAN. Tutaj mamy samochód Jelcz. Prosimy o przybliżenie tych dwóch samochodów. Ile mają wody na sobie, od którego roku z wami są, do czego wam służą? Marcin prezes, tak naprawdę to jest jego samochód z zawodowej Straży Pożarnej z Gołdapi. O, czyli początki służby... Można powiedzieć, że od 2006 roku zaczynałem na nim. Pięknie, czyli przyszedł za tobą. I przyszedł do mnie. Super, super. Zobaczcie, mamy tutaj Jelcza. Przypomnijmy, ile wody na nim? 6,32, 6 metrów wody. Czyli ciężki gaśniczy. Tak, przydajnie się. 30 km/h. Super sprzęt, jeżeli chodzi o dowożenie wody, prawda? Tak, pod tym względem tak. Jak wspominasz służbę w tamtych czasach na tym pojeździe? Bardzo fajnie. A gdybyśmy tak... Nie można narzekać na ten sprzęt. Rozumiem, a gdybyśmy mieli przybliżyć... Niezawodny. Niezawodny. A gdybyśmy mieli przybliżyć młodszym widzom ten samochód, czy wtedy jako młody chłopak, strażak, który zaczynał swoją służbę w Państwowej Straży Pożarnej, patrząc na ten samochód Jelcz, czy to było dla Ciebie tak jak teraz patrzysz na Mana, że to była taka nowość, czy raczej to już był samochód starszy na tamten czas? Dokładnie jak powiedziałeś, w tamtych czasach to tak jak bym dzisiaj patrzył na Mana. No, tak jak na Mana, także zobaczcie jakie ciekawe spojrzenie mamy dzisiaj tutaj Jelcza, który kiedyś był odbierany wizualnie jak ten piękny już nowy nabytek MAN i prosimy o przybliżenie MANa. Może MANa ja przybliżę. Bardzo proszę. Naprawdę nasze dzieciątko. Zadowolony, uśmiechnięty. Nasze dzieciątko, tak. Powiem szczerze, MAN odebrany 11 grudnia z Kielc, z Mototraka, po wielkich jakby trudach. 3000 litrów wody, czyli średni gaśniczy. Wielkie trudy, tak, ale trzeba wiedzieć, że piękne rzeczy i dobre rzeczy właśnie się w bólach i trudach rodzą. Dokładnie. Najśmieszniejsze, a właściwie dla mnie to też taka duma mała, pierwszy wyjazd mojej urodziny w tym roku, 10 stycznia, więc tak naprawdę dowodziłem wtedy jakby na wyjeździe. To jest pamiętny moment. Z uśmiechem jechaliśmy na twarzy tak naprawdę. No, fajny samochód, super wyposażony, wyposażenie mieliśmy, co prawda tylko brakowało nam konkretnego środka transportowego. Tak. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o wyposażenie, no to tak naprawdę całe wyposażenie mieliśmy i tak naprawdę zawieźliśmy całe wyposażenie do producenta. A dzięki jakby umowie i specyfikacji, jaką pisaliśmy, tak było umówione z producentem, że to co zawieziemy dla nich do Kielc, oni nam to zamontują. Dokładnie. Pięknie, pięknie. Dokładnie. To jest w pierwszej skrytce agregat prądotwórczy, oznakowanie miejsca akcji, opryskiwacz ręczny i pompa szlamowa. We wcześniejszych pojazdach właśnie nie mieliśmy miejsca na pompę szlamową. Jak trzeba było jakieś podtopienie jechać, wypompować. Ciężko było to. Ciężko. Braliśmy po prostu nawet do przydziału ratowników. Tak. Pompa była wkładana, węże. Nie było to zbyt bezpieczne. Nie było to bezpieczne, wygodne. Dokładnie wygodne. Teraz mówię, mamy ten samochód. W drugiej skrytce sprzęt burzący. Jak widzimy tutaj mamy wolne miejsce tak naprawdę, ale to już jest przygotowany pod zakup nowego sprzętu. Mamy plany zakupowe, więc szykujemy. Chcieliśmy, żeby już pod konkretny sprzęt, jak tak wiemy, że będziemy chcieli kupić, żeby tutaj trafił. Mocowania, tak, dokładnie. Pięknie, pięknie. I ta skrytka zapewne nam się otwiera. Tak. To ja przejdę może z Twojej strony, żeby lepiej było widać. Jak widzimy, tutaj są gaśnice, stojak hydrantowy, klucz do zasów, do hydrantów podziemnych. Jeszcze starego typu prądownica pianowa. Zobaczcie widzowie, mamy tu już wieloletnią prądownicę pianową, pewnie jeszcze pamięta czasy tego Jelcza, który Dokładnie, ale już też mamy w planach zakupowych jakby wymianę na nowocześniejszy sprzęt. W czasach teraz, jakie mamy, czyli doba pandemii i jakby higiena to też podstawa. Tak. Zażyczyliśmy sobie właśnie taki kącik czystości. Na specyfikacji kącik czystości, żeby nawet po akcji sobie przemyć dłonie, twarz z dymu. Fajną sprawą w tym samochodzie jest też to, że ma instalację sprężonego powietrza. Że możemy sobie właśnie sprzęt przed tym jak włożymy do skrytki, obczyścić, przedmuchać. Tutaj skrytka jakby medyczna, tutaj jest sorbent, tu mamy siewnik do sorbentu. I za tą roletą znajdziemy torbę medyczną oczywiście. Fajna sprawa właśnie, że torba medyczna w Mototraku jest, powiem może trochę reklamę zrobię dla Mototraka, ale fajna sprawa, że jest ona zakryta, się nie brudzi, się nie kurzy, tylko jest jakby zamknięta i w razie potrzeby możemy ją wyciągnąć. Dobrze. Tu mamy serduszko każdego samochodu pożarniczego. Jest to motopompa, autopompa, przepraszam, za budowę firmy Mototrak. Przypomnijmy, kiedy przyjechał samochód? 11 grudnia. 11 grudnia 2020 rok. Tak. Także no, deczko ponad miesiąc. Tak. A śmiechem żartem ma już 5 akcji za sobą. Za sobą. 5. była teraz, w piątek. 4. Czwarta? Czwarta na pewno, czwarta. Była? Czwarta. Być może czwarta ratownicza, a pewnie jeden to był wyjazd gospodarczy po prostu. Być może tak. I tak został przeliczony. Po prostu tak. No, jak oglądam twoje filmiki, wiem, że bardzo ci się podoba ta pompa. Mnie osobiście ta plus Rosenbauer autopompa też mi się bardzo podoba, choć ma dużo elektroniki. Tak. To jest prosta konstrukcja. My chcieliśmy jak najprostszą konstrukcję. Bo jednak co jest wajcha, to jest wajcha. Wajchy zawsze można pociągnąć, musi zadziałać. Pewnie, jest to pewne i sprawdzone. No chociaż no, nie trudno przewidzieć, że rozwój pożarnictwa będzie szedł w stronę elektroniki, tak, sztucznej inteligencji i nowoczesnych rozwiązań, więc kwestia czasu. Już Rosenbauer robi elektryczne samochody, więc kto się interesuje w Berlinie, wie, że już jeździ elektryczny. Ostatnio miałem przyjemność właśnie pełni elektryczny pojazd. Dobrze, to przejdźmy do kolejnych skrytek. Tu jest trochę ciasno, ale musimy sobie poradzić, bo jest bardzo, bardzo zimno. Poradzimy, nie ma problemu. To jest skrytka stricte gaśnicza. Też sobie tak zrobiliśmy jakby zabudowę w specyfikacji, żeby przy niewielkim pożarze, przy niewielkim zdarzeniu otworzyć tylko tylną skrytkę plus skrytkę autopompy i już można było jakby niewielki pożar z tej skrytki jakby ugasić, czyli są węże mieszane. Są 4 odcinki 7,5, reszta odcinków jest 5,2, tylko i wyłącznie dlatego, żeby zachować tą czystość. No i wiadomo, prądownice, też prądownica, jeszcze zwykła prądownica 7,5. Też pewnie pamięta czasy jeszcze naszego jakby Jelcza, nie? I stara również. Stara też również pamięta, dokładnie. Wasz poprzedni samochód? Tak. Który trafił gdzie? Ten pierwszy stary 244 jest zamknięty w magazynie gminnym. Tak. Po prostu jest zamknięty, stoi, bo stoi. A teraz mieliśmy niedawno Staro-Jelcza, taką jakby hybrydę zbudowaną przez dwie firmy, która została przekazana do kolegów z OSP Żytkiejmy. No, jeżeli chodzi o OSP Żytkiejmy, to wiem, że w tej miejscowości znajduje się już chyba jedna ze starszych na tym terenie remis, jeszcze drewniana. Tak, dokładnie. Może by się nam udało później podjechać, zobaczyć, pokazać widzom. Myślę, że będzie taka szansa, żebyśmy podjechali. Ta remiza drewniana jest z 1922 roku. Wow, naprawdę robi wrażenie. Tak. Pokażemy taki ciekawy element historii, także drodzy widzowie, widzicie dzisiaj na końcu filmu będziecie mogli zobaczyć chyba najstarszą dotychczas na kanale strażnicę OSP wykonaną w pełni z drewna. Zobaczcie, mamy kolejną skrytkę, widzę tutaj odcinki wężowe również mieszane tak jak wcześniej, wspornik progowy, mamy kliny progowe, schodkowe, widzę tutaj ubrania pilarza. Ubrania pilarza, tak. Bardzo ważna sprawa. Tam są jakby wyżej linki wszelkiego rodzaju, łańcuchy do sprzętu hydraulicznego, pasy, siodełko wężowe, no i zapas paliwa. Rozumiem. Tutaj w ostatniej jakby skrytce sprzęt hydrauliczny, rozpieracz kolumnowy, nożyce oraz rozpieracz ramieniowy z pompą, pilarka do betonu i dwie pilarki jakby do drewna. Nie mamy co prawda piły ratowniczej, może z czasem się uda kupić, ale dwie pilarki, no jest bardzo dużo wyłomów, jest tym bardziej w ostatnim czasie bardzo, bardzo dużo interwencji. Wieje i interwencji jest też w tym zakresie. Jadąc do was zauważyłem, że przy drodze rośnie sporo drzew, są bardzo rozgałęzione, także tych zdarzeń na pewno jest. Też z takich ciekawszych akcji z zeszłego roku. To nie mów, nie mów. Nie mówić jeszcze, tylko dobra. Powiedz słowo klucz, a powiemy później. Powiem tak, mieliśmy jakby prośbę z Zarządu Dróg Wojewódzkich o ścinkę niebezpiecznego drzewa, które zagrażało kierowcom. I będzie za chwilę w dalszej części powiedziana ta akcja. Dobrze, mamy tutaj skrzydkę ratownictwa technicznego. Jeszcze zobaczcie, drodzy widzowie, jest tutaj piła do cięcia szyb, jeżeli by trzeba było wyciąć przednią szybę kajoną. I tu są jeszcze zabezpieczenia, tylko trzeba wyjechać, już nie będę wyjeżdżał. Nie trzeba. Tu są zabezpieczenia do poduszek powietrznych. Tak. Pięknie, pięknie. To co, wskakujemy do kabiny? Wskakujemy, zapraszam. Ja sobie usiądę, może z przodu będzie wygodniej. Zobaczcie, aparaty powietrzne, mamy maski. Widzę defibrylator AED, piękny sprzęt. Tak, to też pozyskany jakby sprzęt. Też już miał parę interwencji za sobą. Wiadomo, środki czystości. Mamy, nie wiem czy niektóre jednostki, na przykład to też zapożyczone. Mamy parę maskotek. Tak. Wiadomo, jak jest pożar jakiś i są małe dzieci, wtedy taka maskoteczka jakby pomaga w odstresowaniu, a z zaprzyjaźnionej jednostki wiemy, że niektóre dzieci parę lat jakby noszą tą taką maskotkę przy sobie ze względu na to, że czują się bezpiecznie, że to jest jakby misio strażak i on mnie trzyma, ja jestem przy nim bezpieczny. I to też właśnie parę maskotek. Pięknie. Gdzieś nam znajomi nam poprzekazywali. Specjalnie właśnie poprosiliśmy, żeby zapakować woreczki jednorazowe, to wtedy wiemy, że to jest czyściutkie, to jest przygotowane dla dziecka w prezencie. Maskotkę mamy już pokazaną. Co tutaj jeszcze się kryje na tym samochodzie? W tej kabinie? Na tym samochodzie też pisząc specyfikację chcieliśmy, żeby były zabudowane na stałe latarki w samochodzie. Tak. Każdy z naszych strażaków praktycznie ma latarkę jakby nasobną, czy na hełmie, czy przy ubraniu specjalnym, ale chcieliśmy, żeby chociaż dwie latarki były takie cały czas przy samochodzie. Wiadomo, że ona jest. Jest tu też tablet. Co prawda były wielkie zakusy przy współpracy z komendą powiatową, żeby było jakby tak zwane SWD, że dostajemy jakby meldunki i mapy, ale nie zdało to egzaminu. Chodziło o kasę, bo był plan taki, żeby każdego roku, jak są u nas trzy gminy w powiecie, przepraszam, to żeby każda gmina co roku pokrywała 100% kosztów. No niestety wiadomo, pieniążki, każdy ma różne priorytety, a myślę, że na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać. Zdecydowanie tak. Zobaczcie, co widzowie, mamy tutaj taki panel oświetlenia LED, świetne. Zamontowane już przez producenta? Tak. Wszystko jest jakby zamontowane przez producenta. Bo wiem, że w poprzednich edycjach chłopaki montowali to na własną rękę, ale producent chyba już wyszedł naprzeciw, bo to nie jest nic kosztownego, a świetnie oświetla tutaj pole pracy dla ratowników, w przedziale, kiedy oni podejmują jakieś czynności ze sprzętem, udając się do miejsca zdarzenia, a nie oślepia to tak kierowcy z tego względu, że LEDy świecą praktycznie w jednym kierunku. Mamy tutaj jeszcze listwy LEDowe, zobaczcie, pod drzwiami, które doświetlają nam podesty, czy też schody, jeżeli wychodzimy z samochodu. Powiem dla ciekawości, że tak naprawdę te całe oświetlenie LEDowe w nocy robi oszałamiające wrażenie. Co prawda to było jako opcja dodatkowa w specyfikacji, ale myślę, że pole pracy jest najważniejszą rzeczą, bo tak naprawdę człowiek się nie zastanawia, się nie szuka. Ja to się śmieję, że nasz samochód jest oświetlony jak ciężarówka Świętego Mikołaja, już nie będę robił kryptoreklamy jakiej firmy. Pięknie. A jeżeli chodzi o maszt oświetleniowy, również jest? Tak, jest pneumatyczny maszt oświetleniowy. Dla ciekawości sterowany zdalnie z systemu Bluetooth, czyli pilota mamy na Bluetooth i dzięki temu mamy jakby maszt kierowany z daleka. Pięknie, pięknie. Dobrze, mamy kabinę przedstawioną. To co, przejdziemy do drugiego samochodu? Jasne. Pokażemy go z bliska. My jesteśmy po krótkiej przerwie, wyszliśmy z kabiny samochodu, ale wiem, że ktoś jeszcze do nas dotarł. Witamy pana Piotra, cześć Adrian. Ile lat straży? O, pytanie ciężkie, 12-13, takie tutaj praktycznie mieszkam, nie? O. Także praktycznie od początku, jak się przeprowadziłem z tym 3 na tutaj, nie? O. No i wstąpiłem w szeregi tej straży ochotniczej pożarnej i działamy, no co dużo gadać, nie? Pięknie. A jeżeli można by było zapytać prywatnie, czym się pan zajmuje? Prywatnie pracuję w Zarządzie Dróg Powiatowych jako kierowca, czyli drogowiec tak zwany. To też świetna współpraca, prawda? Tak, drogi najważniejsze, dojazdy, tym bardziej znajomość dróg w powiecie. No to, zgadza się, zdecydowanie. To jest jakby duży... Bardzo, a w szczególności tutaj wiadomo i terenu, bo taki to kolega mówi o mapach, GPS, accesach. Niestety w lesie to wszystko nie działa. Nie działa, trzeba się znać. A to po prostu, może niektórzy, czy tak jak ja, mam to w palcu, ta cała puszę, bo człowiek chodzi, jeździ, także no taka druga pasja po prostu. Pięknie, czyli człowiek jeszcze na dodatek nawigator, jeżeli chodzi o dodatkowe talenty. będzie. Tak, jak stanie. Jak stanie. Okej, a może w formie ciekawostki moglibyśmy przybliżyć widzom, bo nie wszyscy wiedzą, jak to wygląda z tym odśnieżaniem dróg. Niektóre są solone, niektóre są odśnieżane. To znaczy z odśnieżaniem dróg jest tak, wiadomo, że mówią o tym często, jest ranking dróg, nie? Czyli właśnie autostrady krajowe, powiatowe, wojewódzkie, gminne. Tak. I to jest wszystko przykładowo, tak jak powiatowe, to jest 48 godzin od końca ustania opadów ma zarządca do obowiązek to zrobić, nie? Czyli że była przejezdna, odśnieżona i to wszystko. Z drugiej strony 4 lata nie mieliśmy praktycznie zimy. Ludziom się trochę poprzewracało, bo nie ma tragedii, czy jak do nas jechałeś tutaj, czy ogólnie, czy ja w większości jak miasto Gołdap odśnieżam. Wszystko wymaga czasu, są drogi, wiadomo, też główne ulice, tak można powiedzieć w mieście, które są dojazdowe do pracy, nimi się zajmujemy w pierwszym miejscu. Zostają później osiedlowe, jakieś wąskie uliczki, gdzie naprawdę można powiedzieć tylko samochodem jeżdżą do miasta i nic więcej, nie? Także szczerze mówiąc, tyle lat ja już pracuję, 11 rok i nie wiem, no ja nie widzę problemów, że z zimą, że jest nieodśnieżone itp. itd. No bez przesady. Rozumiem, a jeżeli chodzi o solenie dróg, czy każdą drogę się jest albo się sypie mieszanką, czyli sól 1 do 4 z piachem. No już wojewódzkie czy krajówki to już mają po prostu rozpuszczoną to sól i na mokro walą, także tak jak czy w kierunku Gołdap, Olecko-Krajówka, to ona musi być praktycznie przed opadami jest to robione i w trakcie opadów. Czyli jak już jest prognoza, to już wyjeżdżają. Tak, wyjeżdżają samochody, a u nas po prostu mamy takie kobiety, zaczynam dyżur na 4 rano, o 4 jestem w pracy, jesteśmy dyspozycyjni, do 12 czy do 15 robimy, bo dużo nie możemy jako kierowcy i po prostu się odśnieża, no naprawdę. Ja nie widziałem problemu przez tyle lat, tylko po prostu ludzie może się po prostu, tak jak mówimy między sobą... Zawsze można szuflę mieć w bagażniku. Tak, trochę się cofnęliśmy przez te ostatnie lata, bo zimnie było. Nie? No tak, no człowiek się odzwyczaja, jeżeli czegoś nie robi to... A z drugiej strony można powiedzieć, spytać się któregoś dzieciaka mniejszego, czy będzie narzekał, na pewno żaden nie będzie narzekał. Że zima jest. Pięknie, pięknie, dobrze, to już troszeczkę wiemy jak to odśnieżanie wygląda. A teraz przejdźmy do kolejnego samochodu Jelcz. Poprosimy tutaj któregoś pana o przybliżenie. Może koledzy kierowcy, który... Bardzo bym prosił. Któryś, albo ja trochę. Jelczyk, nasz teraz najstarszy samochód, rocznik 89. Tak naprawdę biednie wyposażony, jeżeli chodzi o sprzęt. Ale jego główne zadanie to jest... Główne zadanie to jest dowiezienie wody dla MAN-a, wcześniej dla innych samochodów średnich. Co prawda ma on na sobie jakby 2 zestawy aparatów i całą armaturę jakby wężową i gaśniczą na sobie. Cały powiat gołdapski pracuje na aparatach MSA, czyli AUR-ach. Głównie, no tak mamy podzielone, cała Polska jest tak podzielona, że praktycznie jeden powiat, jeden rodzaj, jeden typ. Tak, żeby to było kompatybilne. Tak, tak. Ładujemy butle w Gołdapie od razu tak naprawdę, bo przeważnie JRG zawsze dojeżdża na miejsce akcji, jak były użyte, to od razu oni zabierają. Zabierają też maski. My nie myjemy masek po akcji, po użyciu, tylko tak naprawdę komenda powiatowa zabiera maski, zabiera butle, napełnia powietrze, przegląda od razu maski po użyciu, pakuje hermetycznie. Tak naprawdę możemy pokazać. Pokaż jedną maskę. Maski są zapakowane hermetycznie, czyli tak naprawdę wiemy, że ona nigdy nie była używana. Nie? Hermetycznie, czyli każdy ratownik, który weźmie ją do ręki, wie, że ona nigdy nie była używana. Otwiera sobie, nakłada, używa, dajemy to na komendę, komenda sprawdza, przegląda, czy nic nie zostało uszkodzone podczas działań ratowniczych. Pakuje tak samo, oddaje, dezynfekuje i mamy jakby następne. Rozumiem. Ile aparatów powietrznych macie na wyposażenie? Tak naprawdę mamy 6 aparatów, butli mamy trochę więcej. W zapasie? Mamy zapasowe butle, zabudowane są na manie 2 butle zapasowe i 2 leżą jakby na garażu w razie potrzeby użycia. Rozumiem. To ja szybko wskoczę jeszcze na dach samochodu i do kabiny. Jasne, proszę. Klasyki fajnie się ogląda. Pokażemy jak wygląda. Za niedługo może już ich nie być, za parę lat, także cieszmy się je oglądać póki są. Zobaczcie drodzy widzowie. Okej. Jestem ciekawy, na ile miejsc jest zarejestrowany ten pojazd. Na cztery, tak? Tak, właśnie bo... widzę, z tyłu takie siedzenia tak, były. Jest normalnie zarejestrowany na 4 miejsca. W razie potrzeby dostawy wody, na przykład w rejony JRG, w rejony miasta powiatowego Gołdap, może 4 ratowników śmiało jechać do pomocy kolegom z gminy Gołdap. Rozumiem. I też takie akcje były w naszej historii. Okej. Przechodzimy do tyłu, żeby pokazać widzom, jak wygląda... Czekaj, może drabinka, bo to jest... Bardzo jak to w klasykach... Rysowana. Prosta technologia. Prosta i skuteczna. Zobaczcie, drodzy widzowie, ja po takiej drabince wchodzę do góry i jestem już na dachu pojazdu. Typowy sprzęt pożarniczy, jakiego już wiele widzieliście w poprzednich odcinkach. Myślę, że dach najciekawiej wygląda na tym pojeździe ze względu na jego dużą przestrzeń. Zastanawiam się, co może się kryć w tym... W tym pojemniku to jest Niagara. Tu jest ukryta Niagara i Niagary mamy 2 na tym samochodzie. Powiem szczerze, Niagara też sobie daje radę z napełnieniem. Ostatnie pożary też nam pokazały, że mają swoją wydajność. Okej. I patrzymy z góry na wieszak z ubraniami specjalnymi. Czy jakieś plany inwestycyjne co do wymiany ubrań? Tak, jeżeli chodzi o wymianę ubrań, mamy dzięki samorządowi gminy Dubeninki mamy obiecane pieniążki, nie powiem ile, mamy pieniążki obiecane na wymianę części ubrań. Mam nadzieję, że teraz to sukcesywnie nastąpi. Tak. Choć moim marzeniem jest tak naprawdę, żeby czekać na wniosek, na ogłoszenie konkursu i te pieniążki, które dostaniemy od gminy na wymianę ubrań specjalnych, rozmnożyć razy 2 i wtedy byśmy dla całej grupy wyjazdowej mieli 100% ubrań specjalnych. Pewnie w kolorze piaskowym, choć kolor piaskowy się brudzi bardzo szybko. Z jednej strony bezpieczeństwo, bo wiemy jakby, że jest ubranie brudne, trzeba je wyprać, ale być może jeżeli nie będzie takiego wymagania, może polecimy nowsze ubrania, na przykład Rosenbauera. Można, no jak najbardziej, ale też optuję za kolorem piaskowym. Sam korzystam, uważam, że to jest świetny kolor mimo wyjazdów. To ubranie jest po wielu praniach nadal tego samego koloru. Na pewno. Co prawda będziemy musieli, już jak będziemy mieli 100% ubrań piaskowych, będziemy musieli pomyśleć o pralnicy, jakiejś oczywiście. To powinno w tą stronę iść, ale być może przy współpracy uda się zakupić taką pralnicę i na przykład obsługiwać tą pralnicą jednostki okoliczne. Jest też taka taki plan, żeby chociaż gminę Dubeninki obsługiwać. Mam nadzieję, że przy współpracy, bo w JRG jest pralnica, na początku myślę, że może JRG nam w tym pomoże. No, ubrania specjalne to jest nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Także myślę, że na pewno tutaj instytucje z samorządów dbają o wasze bezpieczeństwo, bo wy jesteście podstawą... Współpraca z samorządem naprawdę się dobrze układa. Wiele też robimy własną pracą, własnym kosztem, własnym sumptem. Mamy to szczęście, że pan wójt mieszka naprzeciwko, więc widzi naszą działalność, tak? Widzi naszą działalność, niejednokrotnie do nas tutaj zagląda. To przy okazji pozdrawiamy. Pozdrawiamy pana wójta, zresztą całą radę gminy pozdrawiamy. Myślę, że jak się rozmawia, to zawsze coś tam można uzyskać. Kibicują, pomagają, wiedzą, że stanowicie podstawę bezpieczeństwa społeczności. Dokładnie. No ale ja jeszcze chciałem wrócić do tych ubrań specjalnych, bo nie daje mi to spokoju. Kilka dni temu dosłownie mieliśmy Międzynarodowy Dzień Walki z różnymi nowotworami, także przy okazji te pralnice, te ubrania specjalne służą ochronie strażaka przed tym zagrożeniem, więc myślę, że osoby, które nie wiedzą, że takie zagrożenia, z takimi zagrożeniami strażacy się spotykają, no to powinny to usłyszeć. Dokładnie. U nas na garażu tam jest taka tablica za MAN-em, jest tablica, właśnie mamy taki konspekt do poczytania w wolnej chwili, wydrukowany specjalnie, żeby ktoś, kto się tym interesuje, swoim bezpieczeństwem, swoim zdrowiem, mógł jakby z tego skorzystać. Zobaczcie, drodzy widzowie, przechodzimy obok już wysłużonych, smutnych ubrań specjalnych strażaków. Być może za niedługo zastąpią je te, które aktualnie obowiązują, jeżeli chodzi o standardy. Zobaczmy. Jest tablica informacyjna i tu znajdziemy konspekt. Jest konspekt, można mówić. Supron 1, firma. W wolnej chwili można sobie właśnie przeczytać fajnymi, dużymi literami. Mam też w wersji elektronicznej. do poczytania. Zobaczcie, drodzy widzowie, mamy różne procentowe statystyki, które pokazują, o ile nasze zagrożenie wzrasta na zachorowanie na różne rzeczy niedobre. No i też mamy informacje, jak te ubrania specjalne i cała profilaktyka jest potrzebna. Tak, dokładnie. Profilaktyka, mówię, w tym czasie jest najważniejsza, dlatego też przy nowym samochodzie bardzo się upieraliśmy, żeby był jakby kącik sanitarny. Tak. Po akcji przemyć buzię, wiadomo, zadymienie, człowiek wchodzi w pożar, wychodzi czarny. Prawda? Zdecydowanie tak. Dobrze, to co, przejdźmy do następnego garażu. Dokładnie. Nie ma przejścia, musimy jakby wyjść. No właśnie tak się rozejrzałem za siebie, czy są drzwi, ale nie ma. Po drodze mijam tablicę, włącznik syreny, także można... włącznik syreny ręczny. Można użyć. Co prawda w DSP chodzimy od... Moglibyśmy zaprezentować przez krótki czas syrenę, czy strażacy... Myślę, może lepiej nie, bo zaraz ludzie będą się pytać, co się dzieje. Aha. Powiem z ciekawości, od dwóch tygodni przeszliśmy jakby na inny system alarmowania strażaków, bo syrena to jedno, mieliśmy SMS-y, ale SMS-y tak naprawdę się nie sprawdzały. Co to się stało? Wszyscy zobaczyli syrenę, mogę tutaj. Syrena standardowa, nie jest to elektroniczna, ale myślę klasyczna syrena. Dobrze słyszalna? Dobrze, znaczy dobrze słyszalna. Problem z alarmowaniem zaczął się tak naprawdę, jak weszły okna PCV do mieszkań. Czyli to wygłuszenie jest znacznie lepsze niż w standardowych oknach drewnianych. My jak tu mieszkamy blisko, tak naprawdę to słyszymy syrenę. Problem jest na osiedlu budynków wielorodzinnych. Zależy z której strony wiatru, bo też przeszkadza. Tak. Okej, to co? Wchodzimy do środka, oglądamy kolejny samochód. Może jeszcze powiem, co prawda mamy śliską podłogę, ale ta podłoga nam trochę spełnia też różne funkcje. Może powiem też o tym alarmowaniu, które chciałbym dokończyć. Bardzo bym prosił. Mieliśmy SMS-y, weszliśmy w inny system alarmowania. Teraz mamy dzwonienie. W momencie, kiedy dyspozytor na SK włącza syrenę za pomocą DSP, idzie sygnał na urządzenie, które wysyła jakby SMS-a na serwer i w jednoczesnej chwili dzwonią do nas wszystkie jakby telefony. Automatycznie. Tej samej porze. Prosiłem chłopaków tutaj, kolegów ratowników, żeby poustawiali sobie dźwięk syreny na dzwonek i wiadomo, że o co chodzi. Ja jeszcze mam ten plus, że jeżeli ja zadzwonię na numer specjalny, który mam zaznaczony, alarm remiza, mogę, nie pobudzę syreny na dachu, ale wszystkie telefony pobudzę, zadzwonią w ten sposób. Piękne. A to jest nasz średni samochód, jeżeli chodzi o wiek. Kiedyś był stricte taki, miał być SLR, ale zdemontowaliśmy jakby zbiornik wodny i agregat z niego, bo nie sprawdzał się po prostu, a zajmował miejsce. Rozumiem. Tak. Czyli teraz samochód do czego Wam służy? Widzę sanie lodowe. Powiem tak, to jest samochód ratownictwa wodnego, bo mamy jakby specjalizację ratownictwo wodne. Czyli zostaliście wytopowani, to było około 2010 roku? Tak. Ja pamiętam, że były te wytypowania jednostek. Wytypowanie jednostek. My na przykład mamy dwie specjalizacje, mamy ratownictwo wodne i ratownictwo chemiczne na etapie podstawowym. No więc mamy jakby tutaj ratownictwo wodne na tym samochodzie. Ten samochód też nam służy do prostych zadań, typu owady błonkoskrzydłe. Może przejdziemy tak naprawdę na tył samochodu. Jak widzimy, samochód jest zabudowany trochę już przez nas, trochę pozmieniany, bo tutaj stał agregat z wodą, który stoi teraz na garażu tutaj z tyłu. Przykuło moją uwagę to urządzenie, do czego to służy? To jest pompka ręczna do podnoszenia masztu oświetleniowego, tylko tak naprawdę Zaczęliśmy robić ten samochód, sanie lodowe zostały nałożone i tak naprawdę masz oświetleniowy, teraz żeby go rozłożyć trzeba by było zdjąć sanie. Mamy tu taki przenośny jakby na statywie, masz do tego są lampy, więc w każdej chwili można to rozstawić. Zasilane jest to z agregatu jakby prądotwórczego, nie jest zasilanie z samochodu, nie? Widzę również sprzęt hydrauliczny na tym samochodzie się znajduje. Tak, to jest nasz pierwszy jakby sprzęt hydrauliczny jaki był w tej jednostce, jak tylko OSP, już wypadkowość, jakby wypadki, żeby OSP korzystało, znaczy pomagało w wypadkach, trzeba było coś kupić na ten czas. Kupiliśmy takie kombi. Teraz jest w razie jakby większego zdarzenia, jeżeli są dostępni ratownicy, można wyjechać tym samochodem, na przykład dwie osobówki, to już można sobie jakby trochę poradzić. Tak. Tu jest też pompa szlamowa, zabudowane są 3 odcinki 7.5, żeby w razie czego jechać, jakieś podtopienie niewielkie usunąć, pachołki ostrzegawcze, przede wszystkim sorbent jest w razie plan, tu jest jakby mamy podzielone, że w pojemnikach jest wszystko do ratownictwa wodnego, tu jest wszystko na owady, tu jest właśnie strój, tak zwany kombinezon pszczelarski, tak żeby jak przyjeżdżamy na akcję tylko wziąć sobie jedną skrzynię. Rozumiem. Zapytam strażaków, który samochód wasz ulubiony? Jelcz, no tak myślałem. Klasyka. Mój to Hyundai. Widziałem w Hyundaiu. Wszystkie były sprawne, także co dużo gadać. Widziałem w Hyundaiu taką flagę Polski. Raczej, cały czas. Tak, czyli kibic, tak? Kibic i to dobry kibic. Kibic, no. Także... Oczywiście i patriota, ale rozsądny patriota, nie? To się ceni. Wszystko z głowy. Pięknie, pięknie. Dobrze, to co? Mamy samochody przedstawione. Ja jeszcze tak przejdę, tylko widzę, pokażę kabinę, jak ona wygląda. I przejdziemy po przerwie na opowieści o akcjach. Okej, przenieśliśmy się do kolejnego pomieszczenia. Tak, to jest do naszej świetlicy, to jakby do części socjalnej. Zobaczcie, drodzy widzowie, jest kawałek miejsca do posiedzenia, nawet gościna przygotowana jest, piękna sprawa. Zobaczcie, tutaj mamy trochę historii, trochę dyplomów z różnych. Tak, część jest dyplomów z różnych zawodów, czy to powiatowych, czy to gminnych. Bardzo dużo dyplomów jakby ze starego województwa suwalskiego znajduje się u pana wójta. Też mamy jakieś pamiątki ze współpracy, mieliśmy delegacje z Ukrainy u siebie, strażaków. O, trudno mi powiedzieć, bo oni takie mają ciężkie jakby nazwy z tych swoich rejonów. Mieliśmy też gości z Mołdawii. Mołdawii, 2 lata temu. Tak, to też dostaliśmy upominek. Winko mołdawskie, oryginalne. Gdzieś tam. A z jakiej okazji była ta... Byli po prostu przejazdem i zajechali. Oglądali samorządy. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to Straż Pożarna tak naprawdę chciała zobaczyć... To jest właśnie ta miejscowość. Tak, ze Sztadę to powiat współpracuje bardzo dużo, to też były różne wyjazdy. To Niemcy. Niemcy, tak, z Niemiec. A co z tymi Ukraińcami? Ukraińcy przyjeżdżali, bo chcieli zobaczyć, jak funkcjonuje u nas system ochrony przeciwpożarowej. Aha. Tak naprawdę dużo im pomógł Park Krajobrazowy, który ma u nas siedzibę w Żytkiejmach, tak, niedaleko. Park Puszczy Romińskiej. I zakupili im samochód. Wow. Tak, terenowy. Piękna sprawa. Terenowy Forda terenowego 4x4 i pompę Tuhatsu. Tak, na pierwsze działanie, jakby, żeby mogli podjąć pierwsze działania. Bo wiadomo, był Związek Radziecki, no to wyposażenie niekoniecznie mieli jakieś tam nowoczesne. I z tego co oglądam czasem zdjęcia parku, jak park jeździ ich odwiedzać, no to z tego sprzętu korzystają ci strażacy. Nie? Pięknie, pięknie. Dobrze, to co, siądziemy przy stole i pogadamy trochę o akcjach. Zobaczcie, drodzy widzowie, jest tutaj bardzo wesoła atmosfera. Zawsze wesoła. Pewnie byśmy się chcieli dowiedzieć, z czego się śmiejecie, ale nie wiem, czy można mówić. Nie można. Nie można. Dobrze, jesteśmy u Was na świetlicy i chciałbym porozmawiać z Wami o akcjach ratowniczo-gaśniczych, w których mieliście przyjemność lub nieprzyjemność brać udział w ostatnich latach. Być może coś szczególnego zapadło Wam w pamięci, może są jakieś ciekawe akcje, może śmieszne, może skomplikowane, albo nietypowe, chociaż dla Was pewnie wydają się typowe, bo jesteście z tym obyci, ale dla cywilów, którzy będą nas oglądać, te akcje to jest coś ciekawego, o czym chcieliby usłyszeć, jakaś tam też przestroga dla innych strażaków, znowu jest to lekcja. Wiem, że u Was niedawno było takie zdarzenie, że konie powpadały do jeziora, tak? Stawu? Do stawu. Jakbyście mogli opowiedzieć, jak to wyglądało takimi oczami, krok po kroku i co musieliście zrobić, żeby te konie uratować? No Piotrek może mniej więcej powiedzieć, bo był tak naprawdę jak najbliżej. No. Na pewno to jakiś w oczach ludzi i zwierząt, mimo że też jesteśmy sprzętami, no był strach, nic więcej, nieufność, trzeba było je uspokajać, głaskać, tak. Po prostu, no i w miarę profesjonalnie to zrobić, no. Na saniach podejść, zabezpieczenie, tak samo linkoły, szelki i po prostu no, zrobić to w miarę profesjonalnie, żeby po prostu te zwierzęta już no, tak były w szoku. Mhm. A ile ich było? Dwie sztuki. Bo było widać po prostu po oczach, co dużo gadać. To były młode konie. Bezradność, nic tak, innego. Tak. Bez naszej pomocy nie masz szans. Ja i tak jestem pełen podziwu, że one może przeżyły tą noc, dostały zastrzyki od weterynarza, bo już po prostu ten pierwszy, który najgorzej siedział, on po prostu siedział cały w połowie praktycznie w mule, także nie mógł się nadporuszyć, no. Nie? Że nie dostał one hipotermii po prostu. Ludzie zostali wyzwaniem, tu minęło 2 godziny. Ludzie widzieli, że 2 godziny. I to jest chore, Trzeba zgłosić od razu, co nie? Tak, wiadomo, że nie wyjdzie. Po prostu to takie coś, no to... Nie, moim zdaniem no, policja powinna zostać ukarani, nauczka, bo można powiedzieć, że to jest praktycznie co roku się dzieje, nie? No to reakcja powinna być od razu. Ogrodzić jakoś. Ale mamy już pierwszy taki wniosek i pierwszą taką informację dla tych, co nas będą oglądać, żeby nie zastanawiali się, kiedy widzą krzywdę zwierzęcia. No, oczywiście, że tak. No to jest po prostu dla mnie chore. No, nie bać się dzwonić. No tamten jeden to jeszcze troszeczkę. To, dosłownie też, pół godziny, może niecałej. Pisałem druki przekazania miejsca i jakby zwierząt, inwentarza. To mówiłem właśnie dla właściciela, żeby o to ogrodził, bo tak naprawdę raz w roku jest wyjazd w tamte rejony. Z tego samego powodu. Tak, z tego samego powodu ma 20 koni tak naprawdę na koni. Koń to jest zwierzę. Tak. Więc mówię, ogrodź to staw na zimę i będzie może bezpiecznie. Tak. A powiedzcie mi, jak się wyciąga takiego konia, żeby to mu pomóc wyjść z tego... Ciężko jest wyciągnąć. Ciężko bardzo, wiadomo, no jest... Można go uchwycić. Nie można uchwycić zwierzę silne, no jednak udało się prawidłowo za przednie nogi wężem strażackim przewinąć, się wyciągnęło, a drugiego po prostu już ciężko było za szyję, no było nas trochę chłopów, kurczę, także no był... No przyduszone na pewno nie zaostał, chociaż minimalnie może harczył, ale po prostu no innego nie było. No zdecydowanie, jeżeli nie ma, było, to najważniejsze, żeby dać mu szansę. On siedział w połowie, wiadomo, no nikt do wody nie wejdzie w taką temperaturę, kurczę, bo... Tak. Ale drugie sobie... Tak, no nie można zaryzykować. Tak, no stuknięcie takim kopytem to wiadomo, czym to grozi, nie? Zdecydowanie. No a bynajmniej jeszcze zwierzak jest w panice, także no... Ale no bynajmniej później, jak to można powiedzieć, no dobre jest takie później, że się pomogło. Tak, no. Nic innego. Żywa istota uratowana. Czy jak jakieś były swego czasu wypadki, no były różne wypadki, że po prostu no, człowiek pomógł tam bezinteresownie, bo to nie oszukujmy się, nikt tutaj bynajmniej moim zdaniem, dla żadnych pieniędzy nie biega, bo to na to się uwagi nie zwraca po prostu, nic więcej, nie? Jakieś tam śmieszne za godzinę czy za co po prostu, no jest czas, się biegnie. A właśnie, mamy zdjęcie co zrobić później razem. Mamy zdjęcie, bo ja zapomniałem. Adrian, ja przygotowałem Tobie, bo kronikę prowadzimy, co prawda prowadzimy fanpage'a na Facebooku, ale wielką prośbę będziemy mieli, żebyś jakiś fajny wpis nam wpisał. No, wpiszemy kronikę i fajne zdjęcie wkleimy po prostu. Pięknie. Wspólne do kroniki, jakaś pamiątka na tą okazję. Świetnie. Robić, nie? Pięknie, bardzo, bardzo chętnie to zrobię, to też zrobimy i dogramy na końcu. A jeszcze od Was mam pytanie, czy naszyweczkę jakąś na koniec dostanę? Dostaniesz prezent. Super. Dobrze. To też nagramy jakoś tam. Tak. To koniec przerwy, a teraz wracamy z powrotem do nagrywek o akcjach. Mamy już jedną akcję przybliżoną. Co Wam się, chłopaki, jeszcze przypomina z ostatnich lat, z takich ciekawych działań, w których braliście udział? No, ostatnio byliśmy właśnie na pożarze w Cisówku. Było minus 26 stopni. I niestety nasz dziadek Jelcz rozmroził się zawór, tak? Główny taki. Tak, tak. Aż zamarzło, pękło, no i tak, robota dodatkowa była. Żeby dojechać do tego zagrożenia, to musieliśmy 3 drogi jechać. Tak, tak. Nie było żadnego dojazdu. Taka ciężki dojazd był, było zawiane, z tego dróg nie było widać. I udaliście się tam dwoma samochodami? Czy tak, dwoma. I co tam się działo? To był pożar pustostanu, dom taki drewniany, drewniany. To ciekawa akcja. Zapewne nie było za fajnie zwinąć tych odcinków wężowych po działaniu. No nie, bo to było pierwszej nocy. O, tak, no minus 26 stopni mrozu. Zimno, mokro. Co niektórzy już o 5 rano przyjechali do drugiej roboty. No, do pracy jeszcze. Kończyliśmy akcję właśnie do pracy. O 5, a już chłopaki musieli do 15 po 5 i kolega wyjeżdżał do pracy. Zapałki pod powieki. A tutaj, ale mówicie minus 26 stopni. Kolega na początku mnie przewitał, że witamy na biegunie zimna. No, dzisiaj jest odczuwalna właśnie. Tak. O, jeden kolega nie wyciszył telefonu. Mamy go. Jest tradycja odcinka, została wspomniana. Jeden, dobra, to zobaczymy jeszcze. Was jest więcej, macie większą szansę wygrać. Albo przegrać. Okej, dobra, nieważne. Lećmy dalej, czyli mamy pożar pustostanu, mamy konie. Co wam jeszcze się przychodzi do głowy? Pożar, największy pożar jakby w zeszłym roku, w 20 roku u nas na gminie, no to jest pożar w miejscowości Redygni. Budynku inwentarskiego, tak naprawdę spłonął doszczętnie, znaczy może nie spłonął, ale właściciel postanowił go w 100% rozebrać. Parę sztuk jakby bydła zginęło w tym pożarze, też długa akcja, praktycznie 17 godzina, 2 dni pożar, wiadomo, pożar słomy, siana, no to trzeba wszystko przewalić, tak. Zlać wodą, dużą ilością wody. Też praktycznie pożar do godziny 5:00, my do pracy. Też tak samo do pracy. Wszystkim było to, że wstałem do pracy i wyje znowu syrena. Dzwoni, stobel się pali. Drugie miejsce. I nie wyjechaliśmy. Ja mówię, dzwoń, uruchamiaj następne jednostki po kolei, bo my jesteśmy wycieńczeni. Samochód jest jakby rozbrojony całkowicie. Jeden został w Redykach. Jelcz został w Redykach. 2 dni stał. Wtedy do połowy cały czas mogli nam chłopacy z OSP Górne. Przyjechali. To pozdrawiamy. Pozdrawiamy OSP Górne, tak. Mówię, tutaj mały jest powiat, więc ta współpraca musi się układać, co prawda. Gdzieś tam zawsze jakieś niesnaski mamy, jak to wiadomo, faceci. Jak to między ludźmi. Gdzieś tam każdy ma swoje wizje, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o działania, to jak jeden za wszystkich, wszyscy. No właśnie, to jest najpiękniejsze w służbie strażaka ochotnika i zawodowego. A jeżeli chodzi o te działania z tymi bylami siana, ile one trwały? Też, znaczy ten cały dzień, praktycznie pół dnia, bo do pierwszej godziny w dzień. Rolnicy mają, dzisiaj są takie czasy, że rolnicy już mają porządny sprzęt tak naprawdę w swoich gospodarstwach i tak naprawdę przewalanie siana polega na mechanicznym przewalaniu siana. Ja pamiętam, co prawda, jestem jeszcze tak nie stary stażem, ale tu Jarek może powiedzieć, jak się brało widełka, i tak naprawdę całe obory, całe stodoły trzeba było przewalić ręcznie i przelać to z wody. Z produkcji. Czyli tak, wracając do tych działań, dobrze, że byliście na 2 samochody. Tak, to prawda. Co prawda był jeszcze wtedy Star, ale się spisywał, podawanie wody. Główną robotę tak naprawdę Jelcz robi, bo jesteśmy na terenach wiejskich. Co prawda w miarę zwodociągowanych, ale są takie miejsca, gdzie tych wodociągów jeszcze nie ma lub nie jest to ekonomiczne, żeby je doprowadzać. Ważną kwestią jest posiadanie stawów. Przy domu w Redykach bardzo dużo, bo właściciel ma potężny staw i tak naprawdę w Redykach też pomagały nam jednostki z powiatu suwalskiego, JRG Suwałki, dużym ciężkim autem, Ród Katartak, też pozdrawiamy, Żytkiejmy, Wiżajny, tak naprawdę bardzo duży pożar do opanowania, bliskość, duży budynek inwentarski na górze na stropie belesiana, bliskość innych zabudowań, to tak naprawdę no, największa akcja tak naprawdę z 20 roku to była właśnie pożar tego budynku. Wypadków też mamy kilka, co prawda przechodzi przez naszą miejscowość droga wojewódzka, która miała być remontowana, ale nie jest. Zdarzają się wypadki, już poważne wypadki, ale mówię, w terenach wiejskich to głównie jakby inwentarskie, trochę jakby sadze, błonkoskrzydłe, taka jest jakby nasza specyfika i trawa na wiosnę. Okej, a jakbyście mogli przybliżyć działania wasze, takie pierwsze wyjazdy, które pamiętacie ze swojego życia? Kto się przyzna, kto pamięta? To my razem byliśmy w szkoleniu. Pożar sadzy. Tak, budowaliśmy tutaj kapliczkę. Tą piękną kapliczkę, co widziałem na początku. Tak, budowaliśmy kapliczkę. Wyje syrena i chłopcy się pytają, czy mogą jechać. A byli po kursie, siadać się, przybierać. Nie ma co pytać. Tylko nie ma co pytać. Zabezpieczenie drabiny wtedy było, bo trzeba było wysoko wchodzić. No, to pięknie, pięknie. Taka pierwsza zawsze zostaje, nie? Tak. A to ja mam dwa pytania w takim razie. Gdzie robiliście to szkolenie podstawowe? W Gołdapi. I to było, jak to wyglądało tak oczami was, żebyście mogli przybliżyć cywilom, jak takie... Lepiej, znaczy no, uczyć bardzo dobrze uczą, ale sam jak jedziesz na akcję w tym... No, wtedy praktyka się nabywa najszybciej. Praktyka, bo tak. Nie to jak... Dwa miesiące praktycznie, każdy jeden weekend. Tak. Ale niektóre rzeczy dobrze, bo... Tak, wiele żeśmy się tam nauczyli. Przez praktykę. Przez praktykę później. Też mówią, że tutaj wszystkiego się nie nauczycie, pojedziecie na akcję, to wyjdzie w praniu. Od doświadczonych kolegów. Właśnie, mentorstwo jest najważniejsze. Jeden od drugiego. No a jak widzicie, drodzy widzowie, tutaj jest wiele talentów z różnych zawodów, więc chłopaki się wspierają. A ja zapytam jeszcze, tak, jeżeli chodzi o wodociągi i podwyższanie ciśnienia, gdyby doszło do jakiegoś dużego pożaru. Nie ma takiej opcji. Kiedyś była taka opcja, wyszliśmy, jakby wchodzimy całym światem w dobę komputerów, tak naprawdę. Kiedyś jak w wodociągach siedział operator na stacji, miał manometr, zwykły, duży, w kształcie zegara naściennego, miał nam manometr i dzwonił jakby dyspozytor ze straży, możesz dać ciśnienia więcej na sieć? No mogę. I on odkręcał tym kółeczkiem zasuwę i wtedy ciśnienie szło większe. Dzisiaj jest ciśnienie nastawione dla specyfiki wodociągu. Czyli musisz spełniać swoje normy. Tak, i komputer tym steruje. I czasem jeszcze starzy dyspozytorzy próbują dzwonić jakby z przyzwyczajenia. No ja miałem tą przyjemność, że współpracujemy przez OSP z JRG, więc zrobiłem takie szkolenie jakby dla każdej zmiany u siebie w pracy. Jak to działa? No i chłopaki sobie przyjechali, zobaczyli, mieli przyjemność poznania jakby specyfiki mojej pracy prywatnie. I teraz już wiedzą, że komputer steruje i jaką wydajność po prostu spełnia, ma spełniać hydrant, no to taką spełnia, bo komputer tym steruje, nie? To jest ciekawe. A może i my byśmy kiedyś mogli taki odcinek zrealizować, przybliżyć widzom kulisy pracy. Zapraszam, co prawda jesteśmy teraz jakby zamknięci jako firma dla osób postronnych, ale jak to się unormuje, mamy do siebie kontakt. Super. Zapraszam, oprowadzę. Pięknie, pięknie. Tym bardziej, że Straż Pożarna i woda to jest no, jeden organizm praktycznie. Pięknie, pięknie. Dobrze. Czy jakieś działania jeszcze wam się przypominają? Może któryś ze starszych kolegów, tutaj nie wiem kto najdłużej. No Jarek jest jakby rodzinny, nie? Największy chyba pożar taki tu wyjmowaliśmy człowieka spalonego. Pierwszy w życiu właśnie tutaj u sąsiadów pustostan też stał. Było tam paru pijaczków. I niestety. No i niestety. Trzech uratowaliśmy, a czwarty spłonął. No takie przeżycie najbardziej chyba... Zapadło w pamięć. No, też było taki przypadek, że gościa wyciągamy już z tego, on z powrotem się cofa. Musieliśmy go siłą zatrzymać. Kolegi strażaka nie ma w tej chwili, bo wyjechał za granicę. Jakoś daliśmy radę tam wyciągnąć. No to ciekawe działania. Ale teraz już ten budynek właśnie drewniany został zebrany. Potem właśnie drugie było zdarzenie w Rakówku też. Człowieka spalonego wyciągnąliśmy. Ale warto tutaj zaznaczyć, że też tradycje rodzinne zostały zachowane, prawda? Tak, to Jarek to może się pochwalić. To jest faktycznie od dziada pradziada. Pradziadek był strażakiem. Tutaj zakładali właśnie to romice strażacko. Ojciec, ja jestem, teraz syn właśnie jest. na szkole aspiranckiej w Częstochowie. To pozdrawiamy Sebastiana, właśnie Sebastiana i szkoła aspirantów w Częstochowie. Ja właśnie też prowadził tutaj młodzieżówkę, dopóki wyjechał. To dobrze, to się cieszy. To się teraz na wnuka czeka. A teraz na wnuka czeka, dokładnie. No i mogę przypomnieć, że Sebastiana dziewczyna akurat też działa w straży. O! W Wojtówce. No. Też pozdrawiamy, tak. Pozdrawiamy. Współpracujemy, trochę nawiązaliśmy jakąś współpracę w dobie cyfryzacji, można gdzieś tam się spisać z różnymi strażakami. Mówię, pozdrawiamy OSP Ryn, bo tak naprawdę też nam dużo pomogli w ostatnim czasie. Współpraca no, jest fajna, mówię, działamy, bawimy się, ile możemy, tyle dajemy od siebie. Mimo że jest ciężko w tych czasach, bo nie możemy tak naprawdę się spotykać tak na konkretniejsze jakby sprawy. Bo co prawda sanepid mówi, że zawodowo spotkanie zawodowe, jak najbardziej. Jeszcze akcja, o której wspominałeś przy samochodzie MAN, przy hydraulice i przy pilarkach, że tam działaliście, tak, o co chodziło? Mieliśmy ciekawe jakby zdarzenie, a właściwie prośbę. Zarząd, był końcówka roku 2019. Przed świętami, no i Zarząd Dróg Wojewódzkich ze względu na to, że miał ograniczone już jakby fundusze z końcem roku, poprosił nas w ramach współpracy, czy byśmy mogli jakby ściąć przydrożne drzewo zagrażające jakby użytkownikom drogi. No i wyraziliśmy taką zgodę, to pojechaliśmy tak naprawdę na 2 samochody z chłopakami tutaj, żeby tą lipę jakby szybko położyć. No wdzięczność jakby nieoceniona, bo zagrażała użytkownikom drogi tej właśnie naszej wojewódzkiej, a drzewo było tak naprawdę przegnite tak, że w każdej chwili mogło paść, nie? A tu mamy chłopaków szybko, sprawnie piłami położyliśmy. Operują, tak. No tak jak mówiłem, kopalnia talentów. Tak, to w każdej OSP to jest kopalnia przekrój tak naprawdę różnych osobowości, różnych talentów i uważam, że to jest fajne w OSP. Bardzo bo można tak naprawdę, mamy i mechaników, których akurat no nie ma z nami, Łukasza nie ma, też jakby coś niewielkiego trzeba, coś zrobić. To wiedzą, doradzą. Tak. Pięknie. Tak. A jeszcze chciałbym zapytać, na sam koniec jest tutaj u Was bardzo ciepło, chciałem zapytać z jakiego ogrzewania korzystacie, bo widziałem chyba pompę ciepła. Tak, mamy jakby dwa rodzaje ogrzewania. Do -5 na zewnątrz działamy na pompach ciepła, to tak naprawdę od roku, nawet nie od całego roku działają te pompy ciepła, powietrze, z czego jesteśmy na tą chwilę zadowoleni. Taką temperaturę, jaka powinna być w garażach i tutaj na sali jakby jest potrzebna, daje radę. Powyżej 5 tak naprawdę możemy korzystać z ogrzewania olejowego, ale nie korzystamy, bo pompy ciepła dają radę nawet przy większych temperaturach. Dopiero tak naprawdę 2 razy przy około 15 zostały włączone na minusie. Zostało włączone tradycyjne ogrzewanie olejowe, a jesteśmy na biegunie zimna, tak naprawdę tutaj na Suwalszczyźnie starej, więc musimy sobie radzić. Dobrze, dziękuję za podzielenie się tą techniczną informacją, bo na pewno niektóre jednostki OSP są zainteresowane takimi rozwiązaniami. To co, powoli będziemy kończyć? Tak, mam jeszcze dla Ciebie mały upominek od nas. Bardzo miło. Na pamiątkę jakby z wizyty w naszej jednostce. Standardowo naszyweczka, tak, specjalnie dla Ciebie, od nas. Zobaczcie, drodzy widzowie. Jakby kubeczek. Wow, ale jaki elegancki, tak, czarny kubek. Zmieni kolor pod wpływem gorącego napoju. Tak. Ja lubię takie bardzo eleganckie prezenty. Zobaczcie, drodzy widzowie, Ochotnicza Straż Pożarna. A tu tak naprawdę pamiątka z naszej gminy. Piękne logo. Pamiąteczka z naszej gminy, gmina Dubeninki. Mosty w Stańczykach. Tak, to są mosty w Stańczykach, to jest logo naszej gminy, tak żebyś mógł zapamiętać trudną nazwę. Zapamiętam. Tak. Tu jest drugi folderek mały właśnie też z naszej gminy, z naszej tutaj krainy, w której żyjemy. To się bardzo byśmy Ciebie prosili, żebyś nam zrobił wpis do kroniki odręczny. Co prawda prowadzimy fanpage'a na Facebooku, ale jednak kronika papierowa to jest jakby tradycja. Bardzo chętnie. Tradycja co prawda jest prowadzona słabo, bo szukamy jakby osób z talentem plastycznym jeszcze do naszego filmu, ale nie ma takiego, ale zdjęcia wklejamy, na bieżąco ołóweczkiem jakieś opisy, żeby nie zapomnieć, co, gdzie, kiedy się dzieje, nasza jakby historia, i bardzo byśmy chcieli, żebyś nam zrobił mały wpis, zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie i na pewno wklejka. To już zaraz zrobimy wpis, zrobimy pamiątkowe zdjęcie, a myślę, że to jest też okazja, jeżeli chodzi o tego plastyka, żeby zachęcić osoby, które by chciały wstąpić tutaj zapraszamy. Po misji. Jak mogą się skontaktować? Bo rozumiem, że i młodzież, i starsi. Tak naprawdę przez fanpage'a na Facebooku lub to jest mała miejscowość tak naprawdę, więc każdy się zna, więc... Mamy już w tym roku dwa młode narybki, które czekają na kurs podstawowy. Pięknie, co prawda nie ma dzisiaj z nami, ale widzę, że zapał jest. Potencjał jest. Potencjał jest, dobrze. Zapał jest. Nawet trzech, bo przepraszam, bo jest jeszcze... Ale to jest jakby przejście z młodzieżowej drużyny pożarniczej. Aha, po prostu. Naturalny proces. Naturalny proces. Ja też tak zaczynałem. No, też więc tutaj... Jeszcze to też. A propos ciekawości, sołtysem jestem w sołectwie Dubeninki. I żonę szukamy. I za reklamę. Ale mam nadzieję, że to wytniemy. Nie wytniemy. Nie wytniemy. Ale powiem tak, że... Szukamy właśnie tego plastyka, nie? Tak, plastyczki. Ale powiem wam, że jak już mówimy o żonach, to zjadłem tutaj, jak przyjechałem do was, poczęstowaliście mnie bardzo dobrym ciastem, to chciałem dla tej pani żony, nie wiem której. Moja żona. Pozdrawiamy i bardzo dobre ciasto. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Okej, jak tu wesoło. Dobrze, drodzy widzowie, jeszcze zobaczcie, tutaj mamy sztandar jednostki. Tak, sztandar jednostki. Nadany w 98 roku, jak widzicie, nasza jednostka od 48 roku jest jakby tutaj na terenie Dubeninek. Powiem z ciekawości, tak naprawdę jak rozmawiałem jeszcze z żyjącymi seniorami, opowiadali mi trochę, jak tworzyli tą jednostkę. To były bardzo ciężkie czasy powojenne, tak naprawdę swoimi siłami, swoimi pieniążkami, sołectwa dużo pomagały, tak żeby jakąś podstawową po wojnie ochronę przeciwpożarową tak naprawdę stworzyć. Rozumiem, dobrze, dziękuję. Dzięki. Drodzy widzowie, zobaczcie, już jestem po pamiątkowym wpisie dla jednostki OSP Dubeninki. Dobrze, przeczytałem? Dobrze, tutaj pojawi się jeszcze pamiątkowe zdjęcie, które zaraz wykonamy. No i zapraszam was po krótkiej przerwie na odwiedziny pod starą strażnicą w Żytkiejmach. Drodzy widzowie, jak widzicie, my jesteśmy już po nagrywkach w jednostce OSP w Dubeninkach. Jesteśmy przy kapliczce ze świętym Florianem, tak, o której wspominaliśmy wcześniej. Robiliśmy sobie tutaj pamiątkowe zdjęcie. No i cóż, bardzo mi miło było do was przyjechać. Dziękujemy. Tak. I pozdrowienia z krainy lodu, tak dobrze słyszałem? Tak, z krainy lodu i śniegu. No i tak patrzę, czy śnieżki nie lecą z rosyjskich. Zapraszamy na naszego fanpage'a na Facebooku. Mieszkańców zapraszamy, jeżeli ktoś chce stąpić, też niech się kontaktują. Zapraszamy. Żony na sołtysa. Zapraszamy żony na sołtysa. Jak widzisz, wesoły chłopak. Wesoły, wy tak dostajecie tutaj, nie? Na Marcie. Ja jadę, na razie. Drodzy widzowie, ja do was ostatnie dwa słowa. Jak zwykle zapraszam was na swojego Patronite'a, jeżeli możecie. Zapraszamy, jeżeli podoba się wam to, co robimy, to wesprzyjcie nas na Patronite'cie, link w opisie. Poza tym jest Instagram, Facebook, Strażnica Adriana Sochy, grupa na Facebooku. To wszystko znajdziecie, linki do tego w opisie. Jak widzicie, kolejna wspaniała jednostka już jest za mną. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, to standardowo poniedziałek, piątek, godzina 18, kolejne publikacje. Jeżeli chcielibyście, żebym was odwiedził, napiszcie w formularzu zgłoszeniowym pod filmem wiadomość. Postaramy się rozpatrzyć taką prośbę i ułożymy to w planie odwiedzin przy nadarzającej się okazji. Ja się z wami żegnam, życzę wam wspaniałego dnia lub wieczoru. Trzymajcie się, cześć! Jeszcze byśmy chcieli opowiedzieć jedną akcję, zanim dojedziemy do zabytkowej remizy w Żytkiejmach, żebyście mogli ją zobaczyć. Jest to bardzo ciekawa akcja, bo dotyczy pożaru bardzo ważnego budynku. Co się paliło? Tak, Łukaszu? Mieliśmy pożar własnej remizy, co prawda był to pożar ukryty. Zapaliła nam się sprężarka. Tak naprawdę, jeżeli druhowie oglądają, pamiętajcie, zabezpieczenie sprężarki jest bardzo ważną rzeczą. Po prostu sprężarka, wyłącznik automatyczny się zaciął, sprężarka była cały czas podpięta pod samochód i po prostu stopiło nam sprężarkę. Wielkich szkód dzięki opatrzności chyba nie było. bo samochód był tak naprawdę 2 metry dalej schowany, ale szkód po prostu pracy. Trzeba było cały sprzęt umyć, garaże pomalować na nowo, bo był pożar dzięki bez dużego dostępu tlenu, czyli rozwoju tego pożaru nie było, ale zadymienie było bardzo duże i tak naprawdę to było ukryte, bo o tym pożarze, że coś takiego wyniknęło, dowiedzieliśmy się dopiero na następny dzień. Wow. Tak, czyli jest... on się zapalił i sam, tak, się... sam się stłumił po prostu. No, niewiele brakowało. Niewiele brakowało. Później tak naprawdę 2 tygodnie ciężkiej pracy, samego mycia sprzętu. Wtedy mieliśmy stara 244, który był schowany, dzięki Bogu, bo tak naprawdę byśmy zostali bez samochodu pierwszowyjazdowego, no, tak naprawdę. Ja taką dygresję wrzucę do tego. W ostatnio w Polsce mieliśmy taki przykry przypadek pożarów w Państwowej Straży Pożarnej w jednym z warsztatów. Dokładnie. I mam pewne refleksje i wnioski, które nasuwają się po odwiedzinach w Stanach Zjednoczonych strażaków zawodowych tamtych, nie tylko zawodowych, bo i ochotników również, i oni montują w swoich budynkach systemy sygnalizacji przeciwpożarowej, inwestują w czujki, bo już też zauważyli problemy związane z pożarami, czy to pojazdów w swoich strażnicach, czy też jakichś tam dziwnych zwarć w instalacjach elektrycznych, więc taka sygnalizacja pożarowa pozwala uniknąć rozwojowi ostrzeże. Także ktoś, kto planuje budowę strażnicy albo modernizację swoją, warto pomyśleć, dokładnie. A nie jest to nic drogiego, jakby się wydawało, ani nic egzotycznego. Tak naprawdę, jeżeli ktoś buduje nową strażnicę, też warto pomyśleć o osobnym pomieszczeniu na sprężarki. Wtedy jest i komfort, i cisza, a tak naprawdę i nic się nie stanie. Jeżeli coś się stanie, to tak naprawdę zostanie zamknięte w jednym pożarze. Możemy pokazać, właśnie przemierzamy Puszczę Romińską, tak naprawdę piękne lasy. Jeżeli ktoś chce spędzić w Polsce jakby urlop, zapraszamy tu do nas na Suwalszczyznę. Na pewno są jeziora, są lasy, grzyby, ryby, zapraszamy. Dzięki wielkie. Drodzy widzowie, ja jeszcze Wam pokażę tutaj przed nami, jak to wygląda. Szyby troszeczkę przymarznięte, no jest minus 20. Chwilę auto stało pod strażnicą, więc miało prawo je przyłapać. Pięknie to jest, naprawdę świetnie to wygląda. Pozwolę sobie umieścić nawet ten fragment w takim filmie Podróże po Polsce, bo zbieram takie materiały, wiesz. Z każdego województwa, które odwiedzam, nagrywam fragmenty dróg, fragmenty miast. Także za niedługo, już pewnie za jakiś czas wpadnie taki klip na kanał z pozdrowieniami dla całej Polski. Dobrze, za chwilę jesteśmy w Żytkiejmach. Widzimy się z Wami. Patrzcie, drodzy widzowie, my już dojeżdżamy do zabytkowej strażnicy. Za chwileczkę będziemy widzieć więcej. Dowiemy się też więcej o niej. Tylko muszę sobie gdzieś tu... na nową remizę. Jadę na nową remizę. Przy okazji pozdrawiamy strażaków. Tak, pozdrawiamy kolegów z OSP Żytkiejmy. Nie udało się nam niestety dzisiaj spotkać, no ale okoliczności losowe, tak bywa. Postaramy się pokazać Wam troszeczkę z zewnątrz. Z druhem Łukaszem. Tak, witamy ponownie z zaprzyjaźnionych Żytkiem. Jesteśmy właśnie na remizie z 1922 roku. To jest przedwojenna remiza pruska jeszcze. Tak naprawdę teraz już funkcjonuje, jak widzimy po tablicy, muzeum, takie ekomuzeum. Tak. Są tu różne przedmioty jakby użytku codziennego. Właśnie w zeszłym roku została pokryta na nowo, żeby jeszcze jej stan na parę lat zachować. Nie? Pięknie. I z tego co wiem, jeszcze nie tak dawno, bo parę lat wstecz działała. Tak, działała normalnie tutaj OSP Żytkiejmy, teraz już mają od paru lat, od paręnastu lat, bo ten czas szybko biegnie, tak. Mają już nowy budynek, przy którym się znajdujemy. Chociaż jak tak patrzę na starą remizę i na nową remizę, to widzę podobieństwo. Chyba no troszeczkę. Podobieństwo jest. Zresztą tak większość remiz w naszej gminie zawsze tą wieżyczkę ma. Nasza nie ma, ale nasza była budowana jeszcze, wiadomo, w czasach zamierzchłych, skończonych. Dlatego nasza wieżyczki nie ma, ale te nowe remizy, które były budowane już po 90 roku, mają wieżyczki. Pięknie, pięknie. Zobaczcie, drodzy widzowie, ja przejdę sobie dookoła, pokażę budynek, jak wygląda z każdej ze stron, na ile to będzie możliwe oczywiście. Jest to piękny kawałek historii, piękny kawałek tradycji. Miałbym taką chętkę, żeby zrobić tutaj taki akcent pożarniczy w związku z tą strażnicą, żeby tu było może jakieś małe muzeum pożarnicze, coś takiego. Nie wiem jak z oświetleniem. Myślę, że kiedyś może władze tak. Gminy gdzieś coś zaplanują. Rozwojowy temat tak naprawdę, no bo to jest unikat tak naprawdę w skali kraju, można powiedzieć już teraz. Nie? Zgadza się. Bo tego zostało tak naprawdę bardzo niedużo. I jako zwolennik oświetlenia LEDowego, takich obiektów ciekawych, czerwone, białe, na przykład tak. LEDy bym tutaj postawił i wrzucił światło przy drodze. Pięknie by ten budynek był wizytówką miejscowości. No zobaczcie, no. Możemy jeszcze podejść, powąchać deski, które są zaimpregowane, dotknąć. W ogóle zobaczcie, ręce strażaków z kilku pokoleń dotykały, a w środku nawet widzę jakiś pojazd stoi, ale to już nie dowiemy się niestety jaki to pojazd tam jest. Pachnie wspaniale. Są okiennice, pewnie ta wieżyczka służyła jako suszarnia do węży, pewnie mogło tak być. Nie wiem, powiem szczerze, że mimo, że tyle lat jakby to jest skarb OSP Żytkiejmy, ja jakoś nie miałem przyjemności Rozumiem. Być w tej strażnicy. To tak prosimy, jeżeli ktoś z widzów albo z jednostki OSP Żytkiejmy mógłby troszeczkę napisać o tej strażnicy w komentarzu, ja na pewno jako autor filmu przypnę ten komentarz u góry, tak żeby inni widzowie mogli zobaczyć. Numer budynku 6, jak widzicie na tabliczce. Jeszcze mamy tutaj taką tablicę informacyjną. Zobaczmy jeszcze z tej strony, jak to wygląda. Coś wspaniałego. Cieszę się, że taki budynek funkcjonuje, że został, że nikt go nie rozebrał. Mróz jest niesamowity, drodzy widzowie. Musicie mi uwierzyć na słowo, ale jest naprawdę siarczyście mroźno. Zresztą słychać jak buty skrzypią. Zobaczcie, tak wygląda stara remiza OSP w Żytkiejmach. Tak wygląda nowa remiza OSP w Żytkiejmach. No a tam stoi zielona strzała, czeka wiernie. Przemierzamy kolejne kilometry, kolejne województwa. Zapraszam Was na Patronite'a przy okazji. Litr benzyny dla zielonej strzały, tak się nazywa akcja. Co, pamiątkowe zdjęcie sobie razem zrobimy? Możemy zrobić pamiątkowe zdjęcie, jasne. Zobaczcie, drodzy widzowie, tak żeby było, może nawet zejdziemy troszkę tam niżej, o, będzie lepiej widać. My tutaj z druhem Łukaszem sobie zrobimy wspólnie pamiątkowe zdjęcie w tym pięknym miejscu. O, tak, trochę to auto zasłonimy. O. Dokładnie, super. Pięknie, super. Dzięki wielkie, że mogłem tutaj z Tobą przyjechać. Fajnie, że jesteś, super. Cieszę się bardzo. Dobrze, to kończymy ten materiał. Żegnamy się z widzami. Żegnamy się z widzami. Zapraszamy jeszcze raz na Mazury. Dokładnie. I zapraszamy na fanpage OSP Dubeninki. Tak, na fanpage'a OSP Dubeninki. Tam informacje z ciekawych akcji, z naszych prac w remizie, z naszych posiadówek w remizie. Kto ma chęć, zapraszamy i oczywiście zapraszamy na kanał Adriana. Subskrybujcie i dzwoneczek koniecznie. Super, dzięki wielkie. Bardzo. Trzymajcie się widzowie, cześć. Drodzy widzowie, mamy dla Was jeszcze jedną ciekawostkę z podróży tutaj po powiacie gołdapskim. Przejeżdżaliśmy przez dosłownie 300 metrów za nami, była polana. Była polana, na której rósł świerk. Ten świerk został wysłany w 2019 chyba roku, jeżeli pamiętam, do Ojca Świętego jako prezent tutaj mieszkańców powiatu gołdapskiego i nadleśnictwa Gołdap dla Ojca Świętego na gwiazdkę. Także nawet świerk z Polski, z tych terenów trafi do Watykanu. Tak. Także no prestiżowo tu mają świerki, nie? Tak. Puszcza Romińska, lasy nadleśnictwa Gołdap, w ogóle pozdrawiamy nadleśnictwo Gołdap. O, właśnie pozdrawiamy. Też fajnie współpraca zaczyna się układać. Mam nadzieję, że tylko na plus. Lasów mamy bardzo dużo i przez to niestety mamy problem z łącznością radiową. A, bo tych lasów jest dużo i niestety, no. Ale powoli ta sieć radiowa też się rozbudowuje. Tak, dokładnie. Alternatywne formy też, także to myślę kwestia kilku lat, tak, na pewno. Dobrze, żegnamy Was drodzy widzowie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć!